Tutaj mamy taką sałatę, cebulę, ładnie. O, tutaj ogóreczki, pięknie to wygląda. Dawaj, otwieramy tego, jeszcze tego kurczaka. Nie bój się. Właśnie mija nam 4 miesiące w Tajlandii, nieprzerwanie. Kawy jest tyle i zaraz dolejemy jeszcze takiej wody. I to będzie porcja na dwie osoby. Siemaneczko, siemaneczko. Właśnie wracam z kroków, na których byłem dzisiaj rano. Pogoda była bardzo udana, bardzo gorąco, świeci słońce. Na plaży nie wieje praktycznie żaden wiatr, choć tutaj troszkę na szczytach, w górach jest troszkę tego wiatru więcej i ta temperatura jest troszkę lepsza, taka do życia, że jest łatwiej po prostu, nie jest tak gorąco. Wracam z częścią zakupionego obiadu, bo mamy w domu kupione ziemniaki. Dodatkowo to teraz do tego kupiłem mięso z grilla, kurczaka. I takie będzie dzisiaj nasze śniadanie z obiadem. Jestem mega zgrzany po plaży, po 2 godzinach na słońcu. Kiedy wchodzi się do takiego mini bikse, w którym jest 20 stopni co najmniej mniej niż na dworze, naprawdę idzie zamarznąć. Szok dla skóry niesamowity. A ja właśnie szukam śmietany do tych naszych ogóreczków, żeby zrobić taką troszkę mizerię. Do tego będzie jeszcze sałata, szczypiorek, koperek. Będzie pyszny obiad dzisiaj. Właśnie przyszedł świeży towar do sklepu, ale niestety nie mają czegoś takiego jak śmietana i jedynie nieco to takie naturalne jogurty. No nic, spróbujemy. I znowu to uderzenie gorąca, jak wychodzi się ze sklepu. Podobno kwiecień, maj ma być jeszcze cieplej, więc sprawdzimy, zobaczymy. Mi, chcesz zobaczyć, co tutaj kupiłem? To tak, najpierw takie coś. No jogurt, bo właśnie, no do mizerii, bo właśnie nie było śmietany, wiesz. Tutaj mamy taką sałatę, cebulę, ładnie. O, tutaj ogóreczki, pięknie to wygląda. Tutaj jest moja, ja chciałam samą. A Emi sobie dzisiaj rozpuściła swoje warkoczyki, ale masz loczki, ja cię kręcę. Dorka, jak tam po ćwiczeniach? Nie. Dobra, nie kontynuujemy. Była trochę przerwa w ćwiczeniach, ciężko teraz do nich wrócić. Szaszłyczek, no jeden jest szaszłyczek. Pokaż, zobaczymy, otworzymy szaszłyczka, jak szaszłyczek wygląda. Tutaj ciach, 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 szybciutko. Zbogaciła się pani od kurczaka. No, zbogaciła się o takie pyszne szaszłyczki. Nie, zbogaciła się, bo zawsze nóżka była tylko w papierku. A, taki sposób. No tak, a teraz widziałaś, jak się rozrosła. Tutaj biznes rośnie, inwestycje idą w takie plastikowe opakowania, żeby ładnie zapakować. A patrz, ile jeszcze nam dała, nam aż 3 sosiki. Super, bardzo się cieszę. Zaraz je wszystkie zjem. Dawaj, otwieramy tego, jeszcze tego kurczaka. Nie bój się, dawaj, zobaczymy, jak tu ładnie to wygląda. Świeżo usmażony, musiałem czekać na niego jeszcze z 10 minut, aż się upiecze. O, ale piękna noga z grilla, pięknie pachnie, pięknie wygląda. O, ale będziemy chrupać. Co, słodkie? Ten mniej. Który bardziej? Ten zero. Ten zero bardziej słodkie. No właśnie, miałem wziąć 2, a później mówię, o nie, 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 wezmę jeden taki Dorota mówi, że nie trzeba cukru dodawać, bo trochę słodkie są na tyle te jogurty, że bez cukru też będzie dobrze. Ocet, sól i będzie elegancko, pyszne? Ja tu sobie ostatnio zakupiłem jeszcze taką piękną musztardkę. Nie wiem, czy do musztardy można powiedzieć piękna, ale jest smaczna na pewno. I jeszcze mamy też taki kokonat, wodę z kokosa. Bardzo dobra. Polecamy taką wodę z kokosa. Właśnie mija nam 4 miesiące w Tajlandii, nieprzerwanie. I pierwszy raz jemy na obiad coś takiego jak to, czyli ziemniaki. Ziemniaki z koperkiem i do tego noga z kurczaka, z grilla i jeszcze do tego taka super sałateczka, też polska, powiedzmy, ogórki i sałata ze śmietaną, ale jest też jeszcze troszkę tajskiego akcentu, czyli chili, bardzo ostra papryka, bardzo ostra, do tego taki sos chili, no i to już wystarczy. Po obiadku czas na krótki relaks, w co grasz? SpongeBoba, ja cię. A ja też idę chwilkę popracować tutaj. O, jest moje biuro. I za chwilę idziemy na basenik. Właśnie robię ice coffee. A tutaj w Tajlandii lodu się nie żałuje, co nie, Emi? Lodu musi być pod dostatkiem. Cały kubek taki, to jest no... 320, nie, nie, nie. To jest około 0,5 litra taki kubek. A nawet może i troszkę więcej, ale 0,5 litra jest na 100%. O, rozsypała mi się kawa. No trudno. W Tajlandii kawę mrożoną robi się standardowo, jak wszędzie indziej. Czyli najpierw gotujemy wodę, zalewamy małą ilością tutaj, tak o niewiele, kubeczek z kawą. Mieszamy, żeby się to fajnie rozpuściło. I później wlewamy to do tego kubka z lodem i zalewamy dalej już zimną wodą. W sumie to nawet chyba trochę przesadziłem z tą ciepłą, ale to nic się nie stanie, bo lodu jest bardzo dużo. Uwaga, i wlewamy taką wrzącą wodę, gorącą kawę do kubka z lodem. Kawy jest tyle i zaraz dolejemy jeszcze takiej wody. O, i to będzie porcja na dwie osoby. Ale
będzie pyszna kawka mrożona. What? I naprawdę bardzo zimna. Przez taką ilość lodu ta gorąca woda w ogóle tutaj nie ma żadnego znaczenia. Tutaj w Tajlandii dziś jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Świeci bardzo mocne słońce i taka kawka to jest naprawdę mega. A na basen bierzemy taką wodę całkowicie zamarzniętą, całkiem na kamień. Ona nawet jest, ona stuka jakby... jakby normalnie kamień to był. No i taka woda na basenie, na słońcu, ona teraz zacznie się pomalutku roztapiać i będzie taka woda z lodem. I naprawdę takie coś na takie upalne dni nie jest bardzo fajne, jak ma się ją wypić w ciągu jakiejś tam godziny czy dwóch, bo cały czas jest zimna. A jakbyśmy wzięli taką zwykłą, to by się zaraz zagotowała i byłaby bardzo niesmaczna. Także taka zamarznięta to jest idealny sposób na to, żeby długo przetrwało na ciepłej pogodzie i przyjemnie się topiło. Emi się już przygotowywuje na basen, ma tutaj buty tak, żeby sobie mogła w tym chodzić po wodzie i tutaj po korytarzu. Żeby nie zakładać normalnych butów. No właśnie. Żeby mieć jakieś buty. No właśnie. I tutaj ma maskę z rurką i będzie sobie mogła nurkować, oddychać. No i elegancko. Ej, no właśnie. Ej. Co miałaś wziąć? To czapkę. Ja zaraz przyjdę za chwilę, tylko robię jeszcze tego łyka kawy, resztę weź mamie i ręcznik. Ręcznik to, to i to. Dobra, możesz iść. Siema, siema. Co robicie? A ja dopiero przyszedłem. Kurde, tyle mi w tej pracy, no tyle pracy miałem, że musiałem to zrobić. Ale Dora, jesteś czerwona jak rak, powiem ci tylko. Także będziesz dzisiaj zjarana. Idę popływać. Emi, co to za gadżety? Co ty tutaj tyle narobiłaś? Ja cię. Tylko teraz już poza wodą. Poza wodą? Wychodzę. A ja właśnie idę popływać. Chcesz maskę? Nie, na razie bez maski. Ale gorąco, ale słońce jeszcze jara. Taka jest woda, dobrze. O, ale ciepła! Ja cię! To jest przedtem woda, a teraz późniejsza, ale jest taka sama woda. Ej, patrzcie jeszcze na tą wodę, którą wzięła Emi ze sobą tutaj, gdzie była cała zamarznięta, była twarda jak kamień. Zobaczcie, lód pomalutku się roztapia, woda jest cały czas zimna, a minęła już dobra godzina. Teraz można się napić zimnej, fajnej wody w upalny dzień. Naprawdę mega sposób na to, żeby mieć cały czas zimną wodę przy sobie.